Nazywam się Natan Węgrzycki-Szymczek, a to jest mój świat. Mój tata wiosłował, był wioślarzem i jak byłem w podstawówce, bodajże miałem 10-11 lat, to przyprowadził mnie na przystań w Krakowie, tam gdzie mieszkamy. I tak się zaczęła moja przygoda. Wiadomo, że pierwsze lata to było bardziej dla zabawy, ale po pewnym czasie się wkręciłem i pokochałem ten sport i też zacząłem marzyć o występie na Igrzyskach Olimpijskich. Też okazało się, że mam ku temu predyspozycję, także od tamtego czasu cały czas wiosłuję. Moi rodzice mnie wspierali już od małego i to też pozwoliło mi uwierzyć w swoje możliwości. I tak naprawdę od wielu lat trenuję tylko z myślą o igrzyskach i o zdobyciu medalu olimpijskiego. Sport wymaga ode mnie wielu wyrzeczeń. Zdaję sobie sprawę, że jeśli chcę coś osiągnąć, to muszę wszystko podporządkować treningom i mojej karierze sportowej. W 2013 w kategorii juniorów zdobyłem złoty medal Mistrzostw Świata i to też pokazało mi, że mogę zdobywać medale, że mogę wygrywać. Oczywiście jest to w jednej kategorii sportowej, ale też jakby jest to wyznacznikiem na jak się ktoś rozwija. No i od tego czasu regularnie też co roku zdobywałem medale młodzieżowe Mistrzostw Świata, co też było osiągnięciem, bo łączyłem to cały czas ze studiami, jakby z niczego tutaj nie zrezygnowałem, więc jakby ten rozwój występował. No i cały czas już wtedy wierzyłem w to, że kiedyś z pracą, oczywiście z ciężką pracą i determinacją, mogę walczyć z najlepszymi. Dzięki wioślarstwu miałem też możliwość, żeby studiować na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Tam spędziłem 4 lata, zdobyłem świetną edukację i później też pojechałem na studia do Anglii, do Cambridge, na studia magisterskie, gdzie spędziłem rok, także udało mi się pogodzić tą karierę sportową też z edukacją i życiem prywatnym, bo jednak na uniwersytecie, na kampusie toczy się to trochę inaczej niż na obozach sportowych. Także dla mnie ten sport też otworzył mi masę możliwości rozwoju takiego personalnego również poza sportem. W 2019 roku studiowałem w Anglii na Uniwersytecie w Cambridge i też wiosłowałem dla uczelni. Wziąłem udział w słynnym wyścigu ósemek Oxford-Cambridge i ten wyścig odbywa się na Tamidzie. Co roku jest śledzony przez setki tysięcy ludzi
właśnie na brzegach Tamizy i też transmitowany przez telewizję do kilku milionów ludzi, które co roku to oglądają. To też było dla mnie niesamowite wydarzenie i można powiedzieć, że jednym też z większych przeżyć w mojej karierze sportowej, bo nawet na olimpiadzie nie spotyka się z takim właśnie z takim zainteresowaniem i z taką oglądalnością też, jeśli chodzi o ludzi na żywo. Wygraliśmy ten wyścig z moją uczelnią, także cieszę się, że mogłem być częścią historii też w tym tradycyjnym wyścigu. Cały rok jest ułożony pod kątem treningów i zawodów i tak naprawdę po sezonie jest tylko, można powiedzieć, miesiąc, żeby trochę odpocząć, żeby właśnie pożyć trochę takim normalnym życiem. A tak to cały czas jesteśmy na zgrupowaniach sportowych. Cały harmonogram jest ustawiony pod kątem 2-3 treningów dziennie. I to wymaga 100% wkładu, 100% skoncentrowania na tym, na tych treningach i poświęcenia. Wiadomo, że jeśli poświęca się tyle czasu, to chce się też zrobić porządnie. Treningi różnią się w różnych okresach przygotowań, ale taki typowy dzień z mojego życia to pobudka troszkę przed 7:00. Pierwszy taki krótki trening, taki rozruch, można powiedzieć, półgodzinny przed śniadaniem jeszcze, potem śniadanie, chwila czasu po śniadaniu, około 10:00 trening dwugodzinny, pierwszy taki główny trening, po treningu rozciąganie, obiad, chwila przerwy i potem kolejny trening. Także można powiedzieć, że to 2-3 treningi, ale oczywiście musi być też przerwa trochę na posiłek, także cały dzień jest jakby pod kątem tego treningu ułożony. Jako wioślarz wydawałoby się, że tylko pływamy na wodzie, ale to jest tylko część naszego treningu. Oczywiście schodzimy codziennie na trening na wodzie, na łódkę i trenujemy około 20 km na jednym treningu. Wtedy też jest obok mnie trener, ale na tym się nie kończy. Trenujemy też na ergometrze, to jest taka maszyna wioślarska. Wiosłujemy na sucho. To jest dobre, jak na przykład jest zła pogoda albo w zimie, też pozwala widzieć dokładnie moc, którą się produkuje i jest to dobry wyznacznik takiej formy fizyczności też dla wioślarzy. Trenujemy też na siłowni, raz w tygodniu, gdzie właśnie budujemy tą siłę, która jest podstawą też do treningu wioślarskiego i do jakby naszej dyscypliny. Oczywiście biegamy również w zimie, biegamy dużo na nartach biegowych, chodzimy po górach, także ten trening jest bardzo przestronny i nie kończy się tylko na wiosłowaniu. Marzeniem na pewno jest zdobycie medalu olimpijskiego. O tym myślę od dawna, od wielu lat. Oczywiście nie jest to proste, bo sam występ na Igrzyskach Olimpijskich jest niesłychanie ciężkim i dużym osiągnięciem. Startowałem na Igrzyskach w Rio. Byłem bardzo młody, 21 lat i zająłem 7 miejsce. I to też na pewno narobiło takiego apetytu na coś więcej. I też poczułem właśnie ten klimat olimpijski, właśnie ze wszystkimi zawodnikami w jednym miejscu.
I na pewno chciałbym walczyć o ten medal i to byłoby takie uwieńczenie tej kariery sportowej. W 2019 roku, kiedy startowałem na Mistrzostwach Świata z kontuzją i minimalnie nie zakwalifikowałem się na igrzyska, bo wtedy były główne zawody kwalifikacyjne, zabrakło mi minimalnie i wtedy byłem bardzo załamany i przemyślałem dokładnie, co mogę zrobić jeszcze lepiej w następnych latach, co mogę poprawić, prawda, pod kątem treningowym też swojego nastawienia. No i wróciłem do treningów z lepszym nastawieniem i też no teraz do tego efekty. Sport jest bardzo ważny i powinien być częścią życia nas wszystkich. Wiadomo, że sport to zdrowie i zawsze jest dobrze po prostu robić dla siebie, ale też warto dążyć do tych celów wyznaczonych. Warto właśnie w swoim sporcie wierzyć w swoje możliwości i wkładać tą pracę z zaangażowaniem, bo praca jest wyznacznikiem sukcesu i naprawdę to jest powiązane i prowadzi do celu. Często w sporcie są takie sytuacje, że ludzie nie wierzą w zawodnika, w sportowca, że próbują przeszkodzić. Nawet u mnie w swojej karierze też miałem wiele takich przypadków, że ktoś w mnie nie wierzył, czy mówiono, że to nie ma sensu, czy że to się nie uda. I wtedy też wiedziałem, że muszę pokazać, że muszę udowodnić swoją wartość i pokazać ludziom, że się mylą. To oczywiście dodawało dodatkowej motywacji. To jest dodatkowa presja, ale też po prostu może uskrzydlić. Występ na Olimpiadzie w Rio na pewno był dla mnie dużym przeżyciem. Miałem wtedy tylko 21 lat i nie miałem aż takiego też doświadczenia na imprezach takiej rangi. Byliśmy w wiosce z wszystkimi sportowcami na świecie, ze Sławami, z gwiazdami. Przechodziło się na stołówce obok właśnie Rafała Nadala, czy widziało się też Usaina Bolta, także ten klimat było od razu czuć. Oczywiście też występ na Olimpiadzie wiąże się z dodatkową presją, bo jakby jest to największe wydarzenie czterolecia w świecie sportowym i wszyscy to śledzą, wszyscy w kraju to śledzą, jest to filmowane, idzie właśnie w telewizjach, także stwarza to taką presję, ale byłem też młody i jakby aż tak też się tym nie przejmowałem i starałem się po prostu skupić też bardziej na swoim występie i bardziej też cieszę się tym doświadczeniem.
Wychowałem się w Krakowie i pomimo tego, że teraz reprezentuję klub sportowy ASD Stawy Warszawa i też przez ostatnie 5 lat nie było mnie za długo tutaj, bo studiowałem za granicą, to Kraków jest zawsze bliski mojemu sercu i chętnie wracam tutaj i często też pomiędzy obozami trenujemy tutaj na Wiśle. Tata schodzi ze mną na motorówkę i pływamy w pięknej scenerii przy Wawelu. Wisła też jest bardzo dobra do wiosłowania, nie jest za szeroka i jest trochę osłonięta od wiatru, także bardzo dobrze się tutaj trenuję. Bardzo lubię spacerować po Krakowie. Pamiętam, że jak chodziłem do liceum, do drugiego ELO, zawsze chodziłem na nogach, nawet jeśli to było pół godziny. Jest to piękne miasto i zawsze cieszę się, że mogę tutaj wrócić i być w Krakowie. Moim marzeniem jest zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich i jest to bardzo ciężka praca. Nie zawsze wszystko się udaje, często na tej drodze są jakieś niepowodzenia, ale wierzę, że one tylko mogą mnie wzmocnić i przybliżyć do tego celu. Warto mieć marzenia i warto dążyć do wyznaczonego celu, nawet jeśli droga jest wyboista i ta wiara jest według mnie najważniejsza.